Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i ja dzisiaj przyszedłem do Was z vlogiem. Nie mam pojęcia, czy ten vlog będzie do końca 3-dniowy, ale mam zamiar właśnie nagrać tego vloga z 3 dni, ponieważ piszę egzaminy próbne, no i chcę jakby ten temat, ten odcinek też troszkę wplątać, ale ogólnie to będzie taki zwykły vlog i taki dodatek specjalny, czyli egzaminy próbne. No i dzisiaj właśnie miałam egzamin próbny z polskiego. No i właśnie pisaliśmy te 120 minut. Miałam tak super miejsce. Słońce tutaj mi świeci, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Was to nie trasznie. Ale tak, miałam super miejsce, bo ja tylko błagałam, żebym nie miała gdzieś miejsca z przodu, tak na początku przy tej komisji w ogóle, bo wtedy to by było totalnie, ja bym nic chyba tam nie napisała. Ale na szczęście miałam tak w miarę z tyłu. Ale wydaje mi się, że poszło mi dobrze. Znaczy, no wydaje mi się, no jakby, mam wrażenie, że mi poszło dobrze. Były kamienie na szaniec i zemsta, ogłoszenie do napisania, no i jeszcze wypracowanie, no i te inne zadania. Z wypracowania wybrałam do napisania opowiadania. Nie umiem w rozprawki, a ta rozprawka była taka dziwna. Nie wiem jeszcze, czy Wam pokazywałam, jak sobie ułożyłam wszystkie te rzeczy na biurku, ale tak, tutaj mamy tu tablicę. No i tutaj właśnie głównie się to ona zmieniła i mamy tutaj takie zdjęcia, które moim zdaniem średnio pasują, muszę sobie jakieś inne wywołać. Mamy moje słuchawki, na górze jest taka jakby półeczka z świeczką i kwiatkiem. Później są notatki, jak coś to kupowałam od takiego konta notatkowego na Instagramie. No i jeszcze plan lekcji i takie dwie rzeczy. Tak, dokładnie. Też taka ciekawostka z mojego życia. Tak, zaczęłam czytać Okrutnego Księcia. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Jestem gdzieś chyba na 12 rozdziale. Tak, 12 rozdział i w sumie to tak, czytam. I nie wiem, dla mnie to się dopiero ciekawe zrobiło od strony setnej, więc tak. A tak to wcześniej to czytałam, bo były tam miejscami gdzieś takie ciekawsze momenty. Ogólnie od tego takiego jakby turnieju. Te osoby, które czytały, wiedzą, o co chodzi, więc tak. No i tak, Taryn mnie wkurza. Nie wiem, czy dobrze czytam jej imię, ale nie lubię jej, naprawdę. Hej, jeszcze raz, jakby nie powiedziałam Wam, z czego się przygotowywałam do tych egzaminów z polskiego, więc teraz Wam właśnie pokażę. A więc tak, klasyk, czyli repetytorium szkoła podstawowa, język polski 7-8. No i to jest z Empika, ja to kupowałam w Empiku. No i tutaj po prostu są różne takie, już Wam tutaj pokażę zresztą, na przykład lektury obowiązkowe. Tutaj macie fraszki, pieśni, treny, jakieś tam po prostu opisy tych wszystkich utworów, streszczenia bohaterów opisanych, Reduta Ordona Świętego Pan Tadeusz, opowieść wigilijna, inne jeszcze jakieś na przykład lektury już nieobowiązkowe też chyba były, czy były na wcześniej, nie, są właśnie uzupełniające, jak pisać jakieś tam formy wypowiedzi. No i macie na przykład elementy dramatu, wszystko tutaj jest napisane, jak wygląda dramat. No i wszystko jest po prostu tak fajnie opisane moim zdaniem. Na przykład tutaj macie przykład z dziadów. Macie tutaj gatunek, geneza, czas i miejsce, wyjaśnienie tytułu, plan wydarzeń, bohaterowie, motto. No i jest też takie streszczenie szczegółowe oraz też takie krótkie. No i z tych szczegółowych po prostu jest chyba opisany każdy rozdział, z tego co mi się wydaje. Tak, każdy. Więc tak, no i z tego właśnie głównie korzystałam. Też właśnie z tych notatek. Więc tak, te, które kupiłam na Instagramie. No i jeszcze takie notatki z mojego zeszytu, więc tak. Więc to chyba tyle. Robiłam też różne arkusze z internetu. I zobaczymy, jak mi poszło. Witajcie w drugim dniu. Dzisiaj jest czwartek i ja jestem już ogólnie w domu, jak możecie zauważyć. Mam tutaj rzeczy, bo ogólnie moja mama wtedy, kiedy ja pisałam egzamin z matematyki próbno oczywiście i tam, nie wiem, pisałam jakieś moje wypociny i się męczyłam nad tymi wszystkimi obliczeniami, to ona sobie chodziła po galerii, co nie? I tak, nie wiem, jak mi poszło. Mam wrażenie, że nawet dobrze, aczkolwiek nie wiem. Było o dziwo łatwo, ale to było tak, albo było po prostu łatwe, albo wydaje mi się, że było łatwe, a tak naprawdę wszystko źle zrobiłam. Więc któraś z tych opcji? I tak, jutro mam z angielskiego. I teraz sobie powtarzam właśnie z tych notatek z Instagrama. Tak, te wszystkie czasy. Ja w ogóle nie odróżniam czasów, w sensie jakby nie umiem ich nazywać, bo czasy odróżniam, przeszły, teraźniejszy, bla bla bla. Ale nie wiem, jak dane się nazywa, więc tak.
No i co? Tutaj mogę wam pokazać, że moja mama kupiła mi takie kwiatki, znaczy się tulipany sztuczne, bo chciałam. No i mam takie białe i ja mam zamiar je dać na biurko, tylko zastanawiam się, czy białe, czy różowe. Mam jeszcze różowe. Jak coś, to są zmrówki. Kosztowały 25,99 i nie wiem, gdzie dać. Więc tak. I mamy jeszcze takie szklane rurki, słomki. O, takie fajne, różowe. No i jest jeszcze dzisiaj tłusty czwartek, zapomniałam o tym powiedzieć. I przed egzaminami zaczynaliśmy tak gdzieś koło 8.20. Początek był planowany na 8.10, ale jeszcze sprawy organizacyjne. To pani dyrektor dała nam pączki, takie fajne, cieplusie, świeżusie, takie, nie wiem, były dobre. Bardzo dobre na osłodzenie, tak przed egzaminem, żebyśmy się tak nie stresowali. I mieliśmy pączki. To jest po prostu wspaniale, wspaniałe. I sobie jedliśmy. Tak, takie z rotacji normalnie. Wiem, nikt nie pytał, ale to było fajne. Pączki, bardzo dobre swoją drogą. I co jeszcze? Moja mama kupiła trzy zwykłe pączki, wybiedrące, takie, no niezwykłe, bo jakaś polewa czekoladowa posypana jakimiś truskawkami, no jeszcze coś tam w środku jest, ale są suche, więc słabo, nieświeże bywa, a tak to tamte były takie świeżusie, co nie? Coś innego, coś lepszego. Hejo, witam was już ostatniego dnia. Dzisiaj jest piątek, jest godzina 17, ja wróciłam o 16. z dodatkowych zajęć i wcześniej jeszcze robiłam lekcje, teraz robię chemię i dzisiaj miałam właśnie próbny jeszcze egzamin z angielskiego i wszystko byłoby spoko, gdyby nie te słuchanki. Mam wrażenie, że w kilku miejscach zawaliłam, bo to echo na tej sali tak mnie strasznie jakby rozpraszało i zauważyłam, że nie tylko ja miałam jakby z tym problem, nie tylko ja się tego tak strasznie to czepiłam, bo też dużo osób nie wiedziało niektórych rzeczy w tych słuchankach przez to echo, więc to jest taka słaba rzecz. Ale modliłam się, żebym miała gdzieś miejsce tak właśnie na przodzie, by dobrze słyszeć. I miałam na samym końcu. Super. A w poprzednich dniach miałam prawie na samym początku, więc naprawdę życie bardzo mnie lubi. I tak, jak podsumowuję te egzaminy? Mam wrażenie, że były wyjątkowo łatwe, szczególnie z matematyki. Więc tak, no i nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Jeszcze na tym angielskim pisaliśmy ten list. Tam było, że jakaś tam koleżanka do ciebie przyjeżdża, masz jej jakby wytłumaczyć, jak ma dotrzeć do twojego domu, coś tam co zabrać z ubrań i czy pójdziecie do jakiegoś centrum nauki. To akurat z tego listu jestem zadowolona. Mam nadzieję, że będę miała z tego listu dużo punktów, bo jestem z niego zadowolona, jak nigdy normalnie. I tak, w zasadzie to, nie wiem, tak podsumuję po prostu te próbne egzaminy, że były nawet okej. Tak, jeszcze lekcje dzięki temu mieliśmy luźniejsze. Wiem, że w niektórych szkołach było tak, że po prostu normalnie się nie szło do szkoły, tylko po prostu egzaminy i papa do domu, a my jeszcze byliśmy na lekcjach, ale na szczęście były w miarę luźne. No i jeszcze taki news, taki wiem, bardzo potrzebny do życia, ale ksiądz dopuścił mnie do bierzmowania, będę miała bierzmowanie, bo ogólnie miałam nie mieć, ale jednak mnie dopuszczono, więc będziemy mieć bierzmowanie. Nie wiem, czy będę wam coś tam relacjonować z tego wszystkiego, ale tak, mamy 7 marca. Tak, 7 marzec. No i tak, 2 dni po moich urodzinach. Za niedługo w ogóle marzec i moje urodziny. Wiem, bardzo fajnie. I to będzie raczej chyba na tyle w tym odcinku. Tak, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!